Wracamy do pierwszych czytań. Kolejny dróg wyrażenie zgody na które w drodze przetargu z tego nieograniczone do nieruchomości gruntowej, stanowiącą własność gminy Niskich Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Pedofieli. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 928, pierwsze czytanie. Pani dyrektor Piktor. Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały dotyczy sprzedaży w drodze przetargu odcinek ograniczonego nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Potokiego. Nieruchomość składa się z działki nr 76/5 o powierzchni 10 alów 50 metrów kwadratowych. Zgodnie z ustaleniami planu rozporządzenia przedsiębiorczego w Stawice nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostanowej, bliźniaczej, szeregowej miejscu komercyjnych. Nieruchomość została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 71 141 zł netto, to jest 67 zł za metr kwadratowy. Do tego dochodzi stawka 23% podatku VAT, czyli cena wywoławcza tej nieruchomości do pierwszego przetargu będzie wynosiła nie mniej niż jej wartość rynkowa powiększona podatek VAT, czyli 87 600 zł. To jest taka nieruchomość, na której została również ustawiona służebność, co oczywiście też zmniejsza wartość tej nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu według druku nr 928 i określam termin wprowadzenia poprawek na 16.10.2012 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek 18.10.2012 roku, godzina 15. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na życie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku na osiedli Jagiellońskim 26 w Krakowie na rzecz najemcy pani Renaty Bilicharz zastosowania 80% bonifikacji. Projekt prezydenta miasta Krakowa nr 930, pierwszy czytanie. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu najmowanego przez osobę, oczywiście, która wcześniej, na przykład tam mieszka, ma wynajem zawarty na czas nieoznaczony. Pani Renata Bilicharz zamieszkała w budynku na osiedli Jagiellońskim 26. Zgodnie z uchwałą w tym zakresie Rady Miasta Krakowa dotyczącą sprzedaży lokalu mieszkalnych, oczywiście taka indywidualna uchwała wymaga opinii komisji. Ta sprawa była przedmiotem rozpatrzenia przez dwie komisje. Komisja Gminnej Przedsiębiorczości zaopiniowana w odpowiedzi indywidualnej uchwały z taką właśnie modyfikatą 80% 10 stycznia 2012 roku. Natomiast Komisja Budżetowa również pozytywną opinię wyraziła 20 stycznia 2012 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 33 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na 16.10.2012 roku. Ostateczny termin prowadzenia poprawek 18.10.2012 roku. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącą własność gminy Niskich Kraków położonej w Krakowie przy ulicy Kostnica. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 935. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Marta Piktorowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Kostnica, działka 63, powierzchni 514 metrów kwadratowych. Zgodnie ze studium, bo ma tam plan zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w przeważającej funkcji mieszkaniowej. Nieruchomość została wyszacowana na kwotę 199 648 zł, to jest po 388,42 zł za metr kwadratowy. Do tego oczywiście cena zostanie podniesiona o VAT.
czyli ostatecznie cena wywoławcza będzie wynosiła minimum 245,368 zł, drugi załącznik po 477,75 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pani panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 Statutu Miasta Krakowa określono termin wprowadzenia autopoprawki na 16.10.2012 godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 18.10.2012 roku godzina 15. Kolejny druk. Wyrażenie zgodne na sprawach do przetargu ustawienia ograniczenia nieruchomości gruntowej, stanowiący własnych inwestycji. Zadokumentowanej nieruchomości użytkowej położonej w Kaszowie przy ulicy Przegląd nr 22, projektu miasta Kaszowa, to nr 1943. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży w trybie przetargu ustawienia ograniczonego nieruchomości zabudowanej, która położona jest w Krakowie przy ulicy Przegląd nr 22. Ta nieruchomość składa się z działki o powierzchni 13,19 m2, na której właśnie znajduje się budynek użytkowy przy ulicy Przegląd 22. Nieruchomość, ten budynek to jest budynek dwukondygnacyjny z suterenną, poddaszem użytkowym, budowany na początku XX wieku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 298 1,49 m. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej z celu ceramicznej pełni. Obszar, w skład którego wchodzi do planu ekonomii, nie jest objęty ustalonym do miejscowego planu zgodnie z studium. Jest to nieruchomość położona w terenie przeważającej funkcji mieszkaniowej miejskiej intensywności. Nieruchomość też nie jest wpisana do rejestru zabytków, jedynie jest objęta ochroną konserwatorską poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków. Ochrony konserwatorskiej jest podlegają wyłapka, gabaryty budynku oraz cechy ceramiczne w okresie zabudowy, a także cyklane elewacje z kamieniem i metalem. Cena nieruchomości została określona na kwotę 2,029,100 zł. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT-u, ponieważ jest to nieruchomość zabudowana. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, widzę, że to jest opinia Komisji Gminy Przedsiębiorczości Pozytywna. Otwieram dyskusję radną. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i wprowadza termin na autopoprawkę na dzień 16 października godzina 15. Wystateczny termin złożenia poprawek na dzień 18 października godzina 15. Dobry dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy dalej. Druk nr 962. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym do lokalu mieszkalnego nr 72. Usytuowanego w budynku na siedlisku nr 1 w Krakowie na rzeczającym Państwa Akademii i Mariana Kłamysz. Zastosowanie 80% mojego wyniku kategorii tej historyczności. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego zajmowanego przez Państwa Akademię i Mariana Kłamysz. Lokalu mieszkalnego usytuowanego w Krakowie na osiedlu Słonecznym 1. Zastosowanie 80% bonifikaty, podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały, będzie to indywidualna uchwała, która była przedmiotem opiniowania przez dwie komisje. Komisja Gminy Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowała podjęcie tej uchwały 3 kwietnia 2012 roku, natomiast Komisja Budżetowa podjęła tą pozytywną uchwałę 24 kwietnia 2012 roku. Pozytywnie komisji były zgodne, że bonifikata w tym przypadku powinna wynosić 80%. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to jest pozytywna opinia Komisji Gminy Przedsiębiorczości. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, Panie i Panowie. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wyznacza termin autopoprawek na dzień 16.10.2012 godzina 15 i zgłoszenia poprawek na dzień 18.10.2015.